szkołach w całej Polsce 2 września odbyła się inauguracja roku szkolnego. W Cedrach Wielkich była to uroczystość wyjątkowa, gdyż połączona z otwarciem pięknej hali sportowo-widowiskowej. To rzeczywiście jest taki obiekt, który jest wymarzony. Naprawdę wszyscy czekali na to, żeby w końcu w Cedrach zafunkcjonowała z prawdziwego zdarzenia hala, ale też się rozbudowa szkoły. Szkoła jeszcze do roku ubiegłego pracowała na 2 zmiany. Pracowała nawet do godziny 18-18.30. W tej chwili wszystko się będzie maksymalnie kończyło około 15. To pokazuje, że rzeczywiście te warunki dla dzieci zostały stworzone. Oby teraz to szanować. Hala jest przykładem tego, że dzięki ciężkiej pracy można spełniać marzenia. 2 lata temu, jak byłem na wmurowaniu kamienia węgielnego, mieliśmy tylko tą wizję na papierze. No teraz już zostało to zrealizowane. Gratulacje dla pana wójta, że potrafił to wszystko zrobić, zorganizować. Tak jak dzisiaj powiedziano, że marzenia się spełniają. I myślę, że rzeczywiście w Cedrach te marzenia się spełniają. Nie tylko samorządu, ale także dzieci. Mogę tylko z zazdrością przypomnieć sobie czas, kiedy sam jako małe dziecko w takiej właśnie wiejskiej szkole zaczynałem swoją edukację. No wtedy nawet takich marzeń nie mieliśmy, bo wydawało się, że takie rzeczy są w ogóle niemożliwe technicznie do zrealizowania. Świetny obiekt jest nie tylko przykładem dla województwa, ale i całego kraju. Szkoła to jest centrum gminy. Ta szkoła uzyskała piękną halę sportową, ale również nowe miejsca do nauki. Cieszę się i chciałbym, żeby rzeczywiście tego typu obiekty nie tylko w województwie pomorskim, w rozmaitych samorządach istniały, ale w całej Polsce. To jest symbol dobrego rozwoju, dobrej współpracy. Trzeba było umieć kooperować i to samorząd potrafi, to pan wójt potrafi, to pani przewodnicząca. To zaowocowało tym pięknym efektem. Doskonale wyposażona hala na pewno wywoła uśmiech na twarzach dorosłych i przede wszystkim dzieci. Piękny prezent dla dzieciaków na rozpoczęcie roku szkolnego. Piękna hala widowiskowo-sportowa, bo i nagłośnienie, i trybuny pozwalają na to, żeby tutaj w tym miejscu takie imprezy i sportowe, i kulturalne się odbywały. To ogromny wysiłek gminy, bo to trzeba przyznać. Także tutaj absolutny szacunek i gratulacje za tą inwestycję. Pięknie wkomponowana hala w krajobraz żuławski, pięknie wkomponowana w miejsce, w którym jesteśmy. Nic tylko dbać i korzystać. Nie tylko hala, ale i szkoła jest rozbudowana. Jesteśmy w pomieszczeniu świetlicy i biblioteki. Widać, jaka przestrzeń będzie i co tu ciekawego dzieci czeka. Na pewno będą wszyscy mieszkańcy i oczywiście najwięcej dzieci, ale i wszystkie środowiska okoliczne będą mogły z niej korzystać i to należy pochwalić. Sala została wybudowana w ciągu 2 lat. Bez poślizgu, jest w pełni wyposażona, wszędzie jest już wszystko zrobione, także tylko używać. Mieszkańcy gminy Cedry Wielkie mogą być dumni z posiadania tak świetnego obiektu, który mamy nadzieję będzie służył społeczności przez piękne, długie lata. Polecamy również zobaczyć gmina Cedry Wielkie żuławskie zabytki uratowane oraz pomnik na 100-lecie niepodległości w gminie Cedry Wielkie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północa.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.